gdy jest wiosna, aż chce się spędzać czas w ogrodzie. Coraz wyraźniej widać, jak przyroda budzi się do życia. To czas planowania, co zasadzimy w naszym ogrodzie. Warto pamiętać, że w dobie niedoboru wody trzeba dobierać odpowiednie gatunki roślin. Kwiecień to czas radości dla miłośników roślin, a zarazem pracowity miesiąc. Czas sadzenia, krzewów i bylin. Jest też to pora wysiewu nasion wielu kwiatów i warzyw. Kwiecień jest dobrym czasem na siewy wprost do gruntu groszku pachnącego, nasturcji, maciejki, nagietków, smagliczki nadmorskiej i słoneczników. Z ziół można wysiać kminek i kolendrę. Można też dosiać trawy na puste miejsca na trawniku. Przydomową uprawę ułatwi nam innowacyjne rozwiązanie, które pojawiło się na rynku. Nasiona na taśmie. Wysokiej jakości materiał siewny rozmieszczony jest w równych odstępach na pasku taśmy z naturalnej celulozy, w pełni biodegradowalnego włókna roślinnego. Po przysypaniu ziemią i podlaniu taśma ulega rozkładowi, a nasiona swobodnie kiełkują. Coraz więcej osób chce mieć piękne ogrody, ale nie za bardzo ma czas, żeby je tworzyć. I właśnie dla takich osób swoje produkty tworzy branża ogrodnicza. Tak, zgadza się. Dzisiaj konsumenci bardzo szybko żyją, jednakże potrzebują pewnego relaksu i chcą go osiągnąć poprzez własne właśnie otoczenie. Zastanawiają się, jak urządzić swój mały ogród przydomowy, czy nawet większy, i szukają gotowych rozwiązań. Właśnie takie gotowe rozwiązania przygotowują producenci. Nasza firma przygotowała szereg taśm warzywno-ziołowych czy nawet kwiatowych. Czyli mamy zadanie ułatwione i teraz możemy wyruszyć po taśmy z kwiatami. Tak, to jest kolejna propozycja. Taniec kwiatów skomponowany z roślin jednorocznych, tak aby swoją barwą zdobiły obwódki, rabaty. Też są tak przygotowane, aby stworzyły pewien taniec. Jeśli chodzi o warzywa, wysiewamy już do gruntu na początku kwietnia rozponkę. Na stałe miejsce sadzimy także rozsadę pora i cebuli, wczesne odmiany sałat i kalarepy, odmiany późniejsze dopiero pod koniec miesiąca. Przez cały kwiecień wysiewamy rzodkiewkę, odstępy 7-10-dniowe do odkrytego gruntu, który przykrywamy potem włókniną albo też do niskiego tunelu foliowego czy inspektu. Przy czym warto pamiętać, że rzodkiewka lubi dobre nasłonecznienie. Na zbiór wczesno-jesienny wysiewa się już średnio późne odmiany marchwi, nasiona pietruszki, kopru czy pasternaku. A pod koniec miesiąca śmiało saćmy cykorię, bób, szczaw czy skorzonerę. Można powiedzieć, że w tych taśmach możemy sobie skomponować wszystko, co potrzebujemy w codziennym przygotowaniu sobie pysznego śniadania. Na taśmach są najczęściej umieszczone takie warzywa, które w późniejszym okresie nie wymagają tak zwanej przerywki. Więc doskonałym pomysłem są rzodkiewki, to jest sałata, mamy też szpinak, pietruszka czy marchewka. Mamy różne rozmiary tych warzyw, różne są gatunki, mogą być to bardzo miniaturowe, które możemy nawet do skrzynek balkonowych wysadzić taką taśmę, wyłożyć ją i uprawiać, albo regularne warzywa do ogrodu. Też nasza firma przygotowała kompletny mini ogródek, który zaspokoi potrzeby tych, którzy zaczynają dopiero przygodę ze swoim ogrodnictwem. Bardzo istotne jest, aby było odpowiednie sąsiedztwo. Niektóre warzywa nie znoszą siebie, jak na przykład nie lubi siebie pomidor i koper. Więc tutaj dajemy również edukację, aby nie popełnić tych pierwszych grzechów i nie pokłócić między sobą warzywa. Ale też bardzo ważnym jest informacją, aby odpowiednio płodozmiany stosować. W naszych produktach zostały zawarte odpowiednie instrukcje edukacyjne, które pomogą nowicjuszom lub nawet takim, osobom, które już uprawiają ogród, pogłębić wiedzę na temat dobrego sąsiedztwa czy płodozmianu. Takie gotowe taśmy tak naprawdę pozwalają nam na uprawę warzyw z podstawową wiedzą o tym, jak to robić. Tak, zgadza się, ponieważ przy tych taśmach bardzo często są podane informacje dotyczące, jak się to uprawia. Są odpowiednie piktogramy, które mówią o jak głęboko położyć taką taśmę. Co jest najważniejsze? Taśma jest z celulozy, więc jest to biodegradowalny produkt i bardzo ważne, aby na początku uprawy obficie podlewać. Ona musi napęcznieć odpowiednio, żeby roślinka, nasiono się przebiło i zakiełkowało. Taśmy nam dają doskonałą jednak taką właściwie grządkę, dlatego że
Kiedy rozłożymy, nie potrzebujemy dodatkowych prac pod tytułem sznurek. Wystarczy rozłożyć w grządce, odpowiednio przysypać i gwarancja, że będą rosły prosto. A co najważniejsze, nie będzie trzeba przerywać tych warzyw. My bardzo często obok siebie wysiewamy za gęsto warzywa, jak na przykład rzodkiewkę czy marchew. Tutaj dzięki temu, że są odpowiednio dawkowane nasiona, mają one wystarczającą przestrzeń do tego, aby bardzo ładnie nam wzrosły. W kwietniu w ogrodzie należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne, takie jak przycinanie krzewów ozdobnych i owocowych, prześwietlanie drzew pestkowych, nawożenie gleby i usuwanie osłon zimowych. Przy okazji dokonujemy przeglądów pod kątem uszkodzeń oraz ataków chorób i szkodników. W przypadku stwierdzenia problemów jak najszybciej przystępujemy do ich zwalczania. Porządkujemy rabaty bylinowe. Przygotowujemy glebę na rabatach na nowe nasadzenia, przekopując ją z kompostem, torfem i obornikiem. Przesuszoną glebę nawadniamy. Jeżeli w marcu nie zdążyliśmy rozłożyć kompostu pod drzewami, krzewami i na grządkach, to można to jeszcze zrobić na początku kwietnia. W kwietniu można nawozić drzewa, krzewy i byliny, rozsypując wokoło roślin nawóz, a następnie glebę płytko przekopać, tak by nie uszkodzić korzeni.